Pierwsza Szklana Pułapka jest tak naprawdę sequelem, czy bardziej adaptacją sequela, przez co była taka opcja, żeby w rolę Johna McClane'a wcielił się 70-letni wtedy Frank Sinatra. O tym, dlaczego Szklana Pułapka jest filmem świątecznym, czy nawet najlepszym filmem świątecznym wszechczasów, w mojej opinii, to już trochę mówiłem, więc przejdźmy do wiedzy absolutnie bezużytecznej. Pierwsza Szklana Pułapka jest adaptacją takiej książki Roderika Thorpa, która nazywała się Nothing Lasts Forever. I trzeba przyznać, że jest dość luźną adaptacją, no bo nazwisko głównego bohatera zostało zmienione. Tamto jest w oryginale Joe Leland, emerytowany detektyw. Korporacja, która robi tą imprezę wigilijną, też nazywa się inaczej, ale zostajemy w klimacie świątecznym. No i nazwisko panieńskie żony Johna McClane'a zostaje zachowane, czyli Gennaro. Problem w tym, że Nothing Lasts Forever było sequelem do The Detective, też Roderika Thorpa. A The Detective dorobił się w 1968 roku adaptacji filmowej, której zagrał Frank Sinatra. Więc jakkolwiek Pierwsza Szklana Pułapka była dość luźną adaptacją Nothing Lasts Forever, to dla Hollywood była na tyle silną adaptacją, że trzeba było spytać Franka Sinatry, czy może nie chciałby zagrać Johna McClane'a. Na szczęście dla fabuły filmu i kręgosłupa Franka Sinatry odmówił. Co ciekawe, kolejnym wyborem nie był Bruce Willis. Kolejnymi wyborami był Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, czy nawet Richard Gere. Na szczęście dla nas wszystkich postawiono na wtedy nie do końca dobrze znanego w kinie akcji właśnie Bruce'a Willisa. I całe szczęście, bo gdyby grał to Arnold Schwarzenegger, to byłby to po prostu kolejny randomowy film z Arnoldem Schwarzeneggerem, jakich w tamtym czasie było na pęczki.